Inspiracją do tego odcinka był komentarz Lukasa proponujący temat inwerterów w końcówkach mocy paszpul. Ich rodzaje, zastosowania, wady, zalety. Nie wiem czy zgłębię temat dokładnie, ponieważ materiału jest bardzo dużo. a Nie chciałbym specjalnie robić długiego odcinka. Niemniej ogólne wady i zalety inwerterów w fazy spróbuję omówić w tym materiale. Zapraszam. Pojedyncze lampowe stopnie mocy nie wymagają inwertera fazy i dają przyjemniejsze brzmienie, ponieważ w widmie audio jest obecna druga harmoniczna. Układy przeciwsobne, jak pamiętamy z poprzednich filmów, eliminują paszyste harmoniczne i uwypuklają trzecią, stąd ich brzmienie jest nieco ostrzejsze. Ale największa trudność przy budowie lampowych stopni SE. To wykonanie transformatora wyjściowego, transformatora głośnikowego. Lampowy pojedynczy stopień pracuje w klasie A, więc przez trafo płynie non-stop prąd stały, a to wymusza budowę przekładnika imbanancji ze szczeliną. W stopniu przeciwsobnym prąd płynie w obu kierunkach, więc strumienie magnetyczne wywołane tymi prądami się znoszą. W stopniu SE szczelina w rdzeniu, która zapobiega jego nasyceniu się, utrudnia wykonanie transformatora o wysokiej indukcyjności. W rezultacie dobre trafo SE jest kilkukrotnie droższe od trafa do układu przeciwsobnego. Zmaszniacz przeciwsobny to taki, w którym dwie gałęzie lamp mocy pracują symetrycznie, a ich siatki są wzbudzane napięciem stanowiącym lustrzane odbicie jednego sygnału względem drugiego. Jeśli do wejścia wzmacniacza doprowadzimy napięcie zmienne to w określonym momencie na siatce lampy pierwszej będzie miało ono potencjał plus u, a na siatce lampy drugiej minus u o takiej samej wartości bezwzględnej, przynajmniej teoretycznie. Najprostszym inwenterem jest transformator z odczepem przekładni 1 do 1 lub przekładni podnoszącej napięcie, ale transformator międzystopniowy wnosi do układu wszystkie swoje wady jak nierównomierność charakterystyki, Pojemności pasożytnicze, obcięcie pasma przenoszenia, zniekształcenia basu i tak dalej. Zostawmy go więc w zamierzchłej przeszłości. Nie znaczy to, że dzisiaj z niego się nie korzysta. Na przykład AudioNote używa takich transformatorów międzystopniowych, ale koszt wykonania takiego inwertera w przyzwoitej jakości jest ogromny. Zaczniemy więc. Od nietypowego układu odwracacza fazy, a mianowicie układu półprzewodnikowego. Większość taniech odtwarzaczy CD ma na wyjściu w układach filtrów wzmacniacz operacyjny NE5532 lub podobny. 80% najlepiej sprzedających się albumów w latach 90. XX wieku było zrealizowanych za pomocą stołu mikserskiego który w swoich obwodach posiadał układ NE5532 lub NE5534. Z inżynierskiego punktu widzenia nie ma więc znaczenia jeden dodatkowy wzmacniacz operacyjny w torze audio, jeżeli muzyka była nagrana przy użyciu konsoli, która zawierała ich ponad 30. Sytuacja nieco się zmieniła wraz z wprowadzeniem komputerów, ale nadal w obwodach wejściowych i w układach filtrów cyfrowych stosuje się opampy. Para wzmacniaczy różnicowych o wejściach sterowanych sygnałami w przeciwfazie tworzy układ odwracacza fazy. Pojedynczy OP-AMP ma różne impedancje wejść, co pogarsza współczynnik tłumienia sygnału wspólnego. Sygnały na wyjściu układu są w przeciwfazie, co sprawia, że układ nadaje się doskonale do zastosowania jako odwracacz fazy. Ten układ z rysunku ma wzmocnienie 4. Co przy takim źródle jak CD w zupełności wystarczy do wzbudzenia siatek lamp ECC83 bez obcinania sygnału. Lampę tę można zastosować jako wzmacniacz oporowy przed stopniem mocy. Pasum przenoszenia takiego układu łatwo ograniczyć przez dobór kondensatorów na wejściu odwracającym, czyli w lokalnym sprzężeniu zwrotnym. Przy zasilaniu niesymetrycznym konieczne są kondensatory sprzęgające. Ten układ ma też opcję wejścia symetrycznego. Wystarczy tutaj włączyć drugi sygnał. Oczywiście układ można uprościć, tak jak przedstawia ta symulacja. Zaletą jest przede wszystkim pełna symetria sygnałów sterujących lampy mocy. Wadami niestety konieczność wyprodukowania napięcia do zasilania opampów. I mała amplituda sygnału wyjściowego, choć z tym można sobie poradzić przez sterowanie ze wzmacniaczy operacyjnych katod lamp mocy, gdy siatki sterujące są uziemione. Oczywiście nie bezpośrednio, ale przez włączenie w obwód katody lampy mocy tranzystora bipolarnego, którego bazę łączymy z wyjściem opampa. Ale tu już widać, czy dodatkowy element zwiększa ilość zniekształceń w układzie. Kaskodowy wtórnik katodowy jako inwerter omówiłem w poprzednim odcinku. Jest to układ samosymetryzujący, więc jego zaletą jest pełna symetria sygnału i wzmocnienie równej jedności, a przy zastosowaniu polaryzacji dla dolnej lampy większe od jedności. Układ ma wszystkie zalety i wady kaskody. Żeby nie wydłużać odcinka odsyłam do odpowiedniego filmu. Chyba większość widzów zna mniej egzotyczne układy, które prezentował w swojej książce Aleksander Witort amatorskie wzmacniacze elektrokustyczne. Dlatego, że są znane, umieszczam je w środku filmu. Większość polskich wzmacniaczy powielała jeden układ. Tutaj mamy wzmacniacze foniki. I nawet Pionier SM83 posiada inwerter fazy, jak na przykład fonika we wzmacniaczu do gitary. Lewy układ jest z podzielonym obciążeniem. Zastosowano w nim dwa jednakowe oporniki, przez które płynie prąd lampy. Z angielska zwie się to katodynę. Distribute Load Inverter. I w istocie jest wtórnikiem katodowym z dodatkowym rezystorem w obwodzie anody, który to tworzy drugie wyjście z sygnałem z lustrzanie odbitą fazą. Obydwa napięcia powinny być równe, wartość bezwzględna tych napięć, więc opory anodowy i katodowy powinny mieć taką samą wartość. Wadą jednak jest dwa razy mniejsza amplituda na wyjściach niż na wejściu. Stąd układ potrzebuje dużego napięcia sterującego. Dolna gałąź to wtórnik katodowy, ale nie możemy jego cech przypisać górnej gałęzi, więc układ charakteryzuje się dużą asymetrią impedancji wyjściowej. Można mniejszą impedancję na katodzie wyrównać opornikiem, którego wartość, jak widać na symulacji, nie zmienia sygnału wyjściowego. Jeśli potrzebujemy dużego sygnału wyjściowego, musimy albo stosować podniesione napięcie zasilające, co utrzymuje zaletę układu jaką jest mała zawartość zniekształceń harmonicznych. Albo przed inwerterem zastosować dodatkowy wzmacniacz, co niweluje zaletę małych zniekształceń harmonicznych. Niestety, jak widać, każde rozwiązanie przynosi inne problemy. Układ z prawej strony nie posiada wad wspomnianych poprzednio. Jest to układ, gdzie siatka sterująca drugiej lampy otrzymuje sygnał z anody pierwszej lampy przez kondensator sprzęgający, czyli jest to sprzężenie pojemnościowe. Obie triody pracują w układzie wzmacniacza napięciowego. Układ dobrze pracuje przy niskim napięciu zasilania rzędu 200 V. Wadą układu jest konieczność doboru poziomu sygnału na siatce sterującej drugiej lampy, a żeby uzyskać symetrię układu. Jednak jest jeszcze gorsza wada. Zniekształcenia harmoniczne pierwszego stopnia są wzmacniane w drugiej lampie i sygnał odwrócony ma większą zawartość zniekształceń harmonicznych, bowiem wzmacnia te z pierwszego stopnia i dodaje swoje. Inna wersja inwetera na dwóch lampach ze sprzężeniem pojemnościowym i silnym sprzężeniem zwrotnym w układzie równoległym jest na tym rysunku. Czasem stopień ten nazywa się huśtawką. Układ ten z racji silnego sprzężenia zwrotnego na rezystorach R1 i R2 wnosi małe zniekształcenia w szerokim zakresie częstotliwości. Maksymalna amplituda może być dwukrotnie wyższa niż w układzie z dzielonym obciążeniem, zaś wzmocnienie napięciowe może sięgać 60V na V, ale napięcie sterujące ma wartość jak w zwykłych stopniach oporowych. Ciekawy i bardzo dobry inwerter to układ parafazowy o sprzężeniu katodowym. Longtail pair katodynek Couplet Splitter Schmidt inwerter. To połączenie stopnia z dzielonym obciążeniem ze stopniem o wspólnej siatce. Warunkiem poprawnego działania są identyczne parametry obu lamp, rezystancji obciążenia i dość duża rezystancja katodowa. Wzmocnienie jest mniejsze niż w zwykłym wzmacniaczu oporowym. Napięcie strujące siatką może mieć bardzo dużą wartość, więc układ wydaje się bardzo trafnym wyborem do wzmacniacza o wysokich parametrach akustycznych, skoro układ ten wykorzystywało się we wzmacniaczach odchylania w oscyloskopach. Nadaje się więc do sterowania dużymi lampami mocy, jeżeli zależy nam na równomiernym wysterowaniu tych lamp szerokim w szerokim zakresie pasma, bez tendencji do wzbudzania się. Charakteryzuje się też małym prądem siatki przy przesterowaniu. Układ łatwo symetryzować odpowiednią wartością opornika nodowego. Ten rysunek to połączenie stopnia z dzielonym obciążeniem lewa trioda z układem o wspólnej siatce, prawa trioda siatka uziemiona kondensatorem dla przebiegu zmiennych. Praktycznie układy występują w takiej postaci, jak na tym schemacie niemieckiego wzmacniacza mocy 50W. W przypadku pierwszego stopnia sygnał z rezystora anodowego przesuwa się o 180 stopni. Prąd anodowy steruje prądem anodowym drugiego układu przez spadek napięcia we wspólnym rezystorze katodowym, ponieważ jego siatka ma potencjał zerowy z C27. Ten kondensator uziemia siatkę dla przebiegów zmiennych. Pojawienie się dodatniej fazy napięcia sterującego w pierwszym stopniu powoduje zwiększenie jego prądu anodowego, napięcie na katodzie wzrasta. Tak więc siatka drugiego stopnia staje się bardziej ujemna względem katody. W konsekwencji spada na tym stopniu prąd anody. Spadek napięcia na drugim rezystorze anodowym wzrasta, a sygnał wejściowy w ten sposób pojawia się z nim w fazie. Ten wynik również osiąga się w obwodzie katodyny, ale w przeciwieństwie do tego, ta koncepcja ma decydującą zaletę. Poza inwersją fazową następuje amplifikacja sygnału, tak że jest wyeliminowany dodatkowy układ kompensacji wzajemnego poziomu. Co jest korzystne dla układów symetrycznych. Z rezystorem R74 można ustawić dokładnie taki sam poziom sygnału dla obu lamp stopnia końcowego. I tak lampy o dużym oporze wewnętrznym, np. ECC83, charakteryzują się nieco przybrudzonym brzmieniem, i to one mogą kształtować brzmienie wzmacniacza pracując w inwerterze fazy z dzielonym obciążeniem. Lampy o niskim oporze, jak np. ECC-81, zaaplikowane w układ. Parafazowy nadają wzmacniaczowi czyste, takie nieco suche brzmienie. Tak jak mówi się czyste, jak kryształ. Wzmacniacze gitarowe, które nie są przedmiotem mojej rozprawy, wykorzystują inwertery nie tylko do obracania fazy, ale ostatni układ może wprowadzić sporo modyfikacji brzmienia przez zastosowanie filtrów o charakterze uwypuklenia środka pasma, tzw. presence. Nie poruszyłem tutaj wszystkich problemów trapiących odwracaczy fazy, ale trzeba pamiętać, że stanowią one dodatkowy element toru akustycznego, wnosząc zniekształcenia, niedopasowanie poszczególnych stopni wzmacniacza. Nie znam też egzotycznych i niszowych rozwiązań, omówiłem tylko te najbardziej popularne. Nie wymieniłem też wszystkich wad, nakreśliłem je tylko w zakresie ogólnym. Który układ ja bym wybrał? Pewnie kaskadowy wtórnik katodowy. Albo ten układ z niemieckiego wzmacniacza, czyli inwerter parafazowy o sprzężeniu katodowym. Za dwa tygodnie zajmiemy się cyfrowym dźwiękiem, a dokładnie jego zapisem w postaci cyfrowej na taśmach magnetycznych do tej serii zainspirował mnie komentarz Marcina, a potem dyskusja, pod filmem o magnetofonie dat. Zapraszam do obejrzenia tego filmu i zapraszam także za dwa tygodnie na przygody z cyfrowym dźwiękiem na taśmach magnetycznych.